Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie, kochani subskrybenci. Zobaczmy sobie dzisiaj w kartach Tarota i Lenormanda, co wydarzy się wkrótce i czego dotyczy teraźniejszy, aktualny problem. Kochani, oczywiście, jak zwykle, tradycyjnie zapraszam Was do subskrypcji z dzwoneczkiem u góry, do komentarzy pod filmikiem i do lajkowania z kciuczkiem w górę. Proszę, zaznaczcie swoją obecność. Piszcie również, czy ta wróżba, czy ten rozkład z Wami rezonuje, czy się odnajdziecie w tym układzie kart, w tej historii i to, co pokażą karty, czy pasuje do Was, do Waszej historii, do Waszego problemu. Kochani, chciałam Wam również podziękować za to, że jesteście, za wszystko, za to, że się mój kanał tak pięknie rozwija. Myślcie o swoim problemie teraz, a ja położę karty. I oczywiście wszystkich, którzy naprawdę mają jakieś problemy i borykają się z nimi, nie wiedzą, co dalej, nie wiedzą, jak rozwiązać swoje sprawy, napiszcie mi na e-maila. Ja mogę Wam powróżyć indywidualnie, osobiście, na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć. Oczywiście odpiszę Wam od razu o warunkach, o opcjach, jakie wróżby stawiam, jakie robię, jakie są możliwości, ceny, więc zapraszam Was na wróżby indywidualne. I zaczynamy. Tutaj kartą, która chciała mi wyjść, to Królowa Kielichów. Czyli być może sprawy miłosne. Sprawy uczuciowe, tak? Jest jakaś miłość, jakieś emocje. Zobaczymy, jaki problem jest w tej chwili. Siedem monet. Siedem monet, kochani, to karta oczekiwania po zasianiu ziaren na efekty. Przeczekanie. Czas cierpliwości, odpoczynek. Czekacie na zapłatę za swoją dobrą, rzetelną pracę, za swoją pracowitość. Czekacie na rezultaty być może jakichś rozmów kwalifikacyjnych, jakichś rozmów o pracy, o podwyżce, o awansie, o finansach czy o kredycie, który chcecie dostać, czy jakiejś premii, czy wygranej. W każdym bądź razie tutaj czekacie na jakąś zapłatę, czy na jakiś lepszy czas, lepszą umowę, tak? Lepszą pracę, lepszy awans. To oczekiwanie jest długie i żmudne, ponieważ karty monet są kartami powolnymi, więc na pewno musicie uzbroić się w cierpliwość, niewątpliwie. Zobaczmy, co dopowiedzą karty Lenormanda do tych siedmiu monet. Co jest aktualnym problemem? Co jest aktualnym problemem? Co jest aktualnym problemem? Dobrze, zobaczmy już sobie na spodzie. Wow, kosa. Kosa może też mówić o zebraniu żniw, o żniwach, tak? O żniwach, które występują jesienią, to jest karta jesieni. Żniwa, które tutaj zbierzecie jesienią.
Kosa mówi również być może o tym, że wszystko co złe przerwiecie, zostawicie, urwiecie i przyniesie to nowe żniwa, nowe plany, tak? Tak, jest coś tu ważnego z przeznaczenia. Chodzi o waszą stabilność. Niezależnie o co pytacie, czy stabilne finanse, czy stabilną pracę, czy stabilny związek, jest coś wam dane tutaj z przeznaczenia, tak? Co jest bardzo dla was ważne. Chodzi tutaj o sprawy emocjonalne, miłosne i o kontakty, o spotkanie, randki, nie wiem, rozmowy, komunikacje. Sprawy, które leżą wam na sercu. Być może oczywiście, jeśli nie jest to dla was wszystkich miłość, w dosłownym tego słowa znaczenia relacja, to sprawy, które leżą wam na sercu, które są dla was teraz bardzo istotne, ważne, tak? Sprawy, które was ustabilizują, tak? Waszą egzystencję, sprawy, które są dla was ważne, leżą wam tutaj naprawdę głęboko na sercu czy w sercu, to tutaj będziecie mieli spotkania, rozmowy i przyniesie to żniwa, owoce, jesienią, tak? To jest czas, to jest karta jesień. Więc kochani, oczywiście dla wszystkich, którzy rzeczywiście pytają o miłość, sprawy miłosne, będą tu kontakty, będą spotkania, będą żniwa, będzie stabilizacja. Jesienią coś się być może ważnego wydarzy. Co wydarzy się właśnie wkrótce tą jesienią, chcemy zapytać. Paź monet. Paź monet. Być może poznacie młodszego mężczyznę od siebie lub rówieśnika, który będzie małymi kroczkami chciał zbudować stabilność. Być może wy małymi kroczkami tutaj, ale uważnie, rozsądnie, dążcie do stabilności, ponieważ jest to tutaj karta stabilności. Oczywiście paść monet to bardziej trzeba wpatrywać się w wartości, uczyć się jeszcze. Być może nie macie jeszcze jakiegoś doświadczenia, wam coś brakuje, czyli należy się douczyć. Na razie zostać jeszcze pasywnym, ostrożnym. Zostać jeszcze uważnym i przemyśleć sprawy rozsądnie, by zbudować dobrą stabilność, stabilizację. Jakkolwiek, jakakolwiek to by nie była, tak? Stabilizacja. Tutaj macie jakąś podróż. Macie być może dwie drogi, nie wiecie, którą drogą pójść. Stoicie na rozdrożu dróg, nie wiecie, co wybrać. Jest to jakaś podróż, spotkanie lub powolny rozwój spraw. To by też mówiła o tym karta monet. I rzeczywiście jakieś spotkania, rozmowy, przed którymi macie lęki. Być może uważajcie, by tutaj nie przyniosło to żadnych strat, tak? Żadnych strat. Wyczekujecie jakichś zmian. Czekacie na coś. Wow, tutaj mi wypadła karta i tu ukazała się karta rozmów. Czyli czekacie na jakieś rozmowy, na jakieś spotkanie. Nie wiecie, na co się zdecydować. Tutaj być może powolny rozwój spraw. Zastanowić się. Przebadać sytuację. Nie robić nic na szybko. Podjąć decyzję, tutaj spotkania, pozbyć się lęków. Dlatego wszystko przemyśleć dokładnie i tutaj podjąć jakieś rozmowy. Będą jakieś wiadomości, jakiś przyjaciel. No nie jest to łatwe czytanie, powiem szczerze, ponieważ dużo tu lęków.
Też ta kosa ma oczywiście podwójne znaczenie. Jedno znaczenie to rzeczywiście żniwa jesienią, ale drugie znaczenie to przerwanie czegoś, zablokowanie czegoś i podjęcie nowych decyzji, tak, by pójść w jedną konkretną stronę. Ale lęki przed podjęciem tej decyzji, wasze zamiary, tutaj plany, przeszywa lęk. Boicie się jakby zrobić jakiegoś kroku, boicie się coś zadecydować, pójść w jakimś kierunku. I to tutaj jest paraliżujący lęk, który przynosi szkody. Przemyślcie każdy dla siebie to czytanie. Każdy na pewno znajdzie w tym czytaniu coś dla siebie, coś innego, w zależności jakie aspekty są na tą chwilę dla was ważne. Czy miłość, czy zawód, czy finanse, czy podjęcie jakiejś decyzji. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.